roku rozpoczęliśmy nasze przygody z zeszłorocznym mistrzem, tak określiliśmy jedynce 55. To był nasz najlepiej sprzedający się krok w zeszłym roku. No i stwierdziliśmy, idziemy za ciosem. W tym roku następca, powrót mistrza, nowy mistrz. Czyli tak naprawdę zaczniemy od wzornictwa, które jest bardzo wielkim designem, który jest bardzo ważnym elementem. Zarówno dla serii numerycznej, ale także dla serii C. Nie pierwszy raz oferujemy produkt, który swoim designem wyróżnia się na tle konkurencji. Pierwsza sprawa, ekran. Poza pewnymi cechami, jak właśnie stosunek ekranu do obudowy ponad 90%, oświetlenie 90 Hz, jasność szczytowa 950 nitów, która zapewnia użytkownikowi taką pewność, że nawet w mocnym świetle wszystko widać. Ekran jest bardzo czytelny i też będzie synergią do tego, co oferuje jego aparat. Jeżeli też mówimy o designie, minikapsuła 2.0. W Unimix 55 wprowadziliśmy minikapsułę, wiem, że to się szerokim echem odbiło. Teraz mamy trochę nowych funkcji, dodaliśmy funkcji i pozwolę sobie pokazać film, który troszeczkę obrazuje tę nową funkcję. Między innymi jest to możliwość zarządzania wysoką odtwarzaną, możliwość wyświetlania informacji pogodowych, otrzymywania informacji z kalendarza na temat spotkań, także przebytych kroków, oczywiście również informacje o ładowaniu. Także ta innowacja, która w tym segmencie się pojawiła w naszej ofercie Unimix 55, jest teraz rozwinięta w przypadku Unimix 67. Produkt będzie dostępny w dwóch kolorach, w zielonym i czarnym. Szczególnie ten zielony, technika, która została tam zastosowana, jeżeli chodzi o pokrycie plecków, gradientowe pokrycie sprawia, że te plecki się w wyjątkowy sposób mienią. Ten telefon na pewno przyciąga wzrok i nie pierwszy raz to warto spuszczamy z różnych takich też badań, z rozmów czy z partnerami, czy z samymi konsumentami, że telefon nie wygląda jak na tę cenę, zdecydowanie wygląda bardziej premium, wersja czarna. Czyli mamy pewien design ze sobą. Oczywiście jeszcze wspomnę o jego zaraz wadze i budowie, ale to, co jest ważne, że poza samym wyglądem ten telefon musi dobrze leżeć w dłoni. Prostokątna taka obudowa, kwadratowe krawędzie, ale zaokrąglone plus jego lekka waga 185 gramów sprawia, że ręka się nie męczy, a jego cięta obudowa, najcieńsza w segmencie, 7,59 metrów. To jest pewien taki już nowy standard w serii C. Jest to cieńszy model niż Unimix 55, ale na usługę, na Waszą uwagę zasługuje fakt braku plastikowego typu wspornika. To jest cecha tak naprawdę, która występuje w telefonach flagowych. Ona ma nie tylko wpływ na sam design, ale także na użytkowanie, na to, jak odporny jest chociażby na zaklapania, na kurz ten telefon. Design, drugi taki filar, z którego jesteśmy jakby tutaj dumni, mówimy o mistrzostwie tego telefonu, czyli fotografia. Co jest potrzebne, żeby w tym segmencie zaoferować konsumentom mistrzowską fotografię? Na pewno moc tego aparatu, rozdzielczość tych zdjęć, rozmiar matrycy, co przekłada się na absorpcję światła, a także różnorodność, to nie chodzi tylko o różnorodność czy kamery, czy głównego obiektywu, ale różnorodność tego, co telefon oferuje dla użytkownika, jeżeli chodzi o pewne tryby, o filtry i o tym, o to, co można zrobić dodatkowo, korzystając z możliwości aparatu. Aparat to topowy w tym segmencie. 108 megapikseli. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że akurat w tej półce cenowej i w serii C wprowadzamy aparat o takiej mocy. Jest to największa aparatura w segmencie. Dlatego też mówimy o tym mistrzostwie, ponieważ wierzymy, że ten produkt na tle konkurencji, chyba nie jest lepszy. Tutaj mamy przykład tego, jak wyglądają zdjęcia w trybie 108 megapikseli. Zdjęcia są wyraźne, bez szmeru. De facto trochę to nie wygląda jak na zdjęcia robione telefony w tym segmencie. Tutaj mamy porównanie, mam nadzieję, że to dobrze widać, ale trybu 50 megapikseli, czy 64 megapikseli, 50 to jest pewien standard. My tym telefonem wyznaczamy nowy standard w tej półce cenowej. I wierzymy, że, bo być może tutaj to lepiej nawet wygląda, że tryb 108 megapikseli, ta duża matryca pozwala robić naprawdę topowe zdjęcia w
zwłaszcza biorąc pod uwagę przedział cenowy. W porównaniu do poprzedniego modelu uzyskaliśmy 132% więcej absorpcji i wykrywania światła, przez co też zdjęcia nocne wychodzą znakomicie. Tak jak mówiłem, nie sam aparat, ale też czasami jego możliwości, tego co oferuje dodatkowo do aparatu smartfon, to jest coś, co bierzemy też, że młody konsument, czego młody konsument oczekuje. Dodaliśmy nowe filtry do fotografii ulicznej, które od razu też pozwalają nadać nowy charakter zdjęciom. To się też bardzo dobrze sprawdza w social media. Jednak drugą taką cechą, poza 108 megapikselami głównego obiektywu, jest także flagowy zoom. Trzykrotny zoom w matrycy, czyli też dość wyjątkowa funkcja w tym segmencie, czyli która pozwala robić zdjęcia bardzo wyraźne, zarówno z bliska, jak i daleka. Jeżeli mówimy o trzykrotnym zoomie, to także wykorzystanie tego trzykrotnego zoomu do trybu portretowego pozwala on na zrobienie nie tylko przybliżenia tego, tej funkcji czy procesu robienia zdjęcia portretowego, ale daje dodatkową głębię, podbija efekt buka i wiemy, że to jest coś, czego konsumenci również oczekują. Ale to Rybnik 67 to nie tylko zdjęcia. Mamy wideo ze wsparciem Mailers i mamy porównanie, jak to wygląda, kiedy jest włączone, a kiedy nie. I wierzymy, że nasz produkt oferuje także w postaci wideo coś wyjątkowego w tym segmencie. A dodatkowo też taki pewien barier, który chyba coraz częściej się pojawia. Efekt, nie wiem, tryb makietowy, efekt makietowy, gdzie generalnie nadajemy pewnie takiej głębi, dynamiki zdjęcia. Trzeci aspekt tego filaru 67 to oczywiście wydajność. No bo jeżeli mamy aparat, musi być też pewien procesor, który jest w stanie to wspierać. Pierwszy w serii Rybnice produkt od Qualcomma, Snapdragon 65. W porównaniu do poprzedniej generacji Qualcomma i Snapdragon 680, ten procesor oferuje ponad 15% większą wydajność. 10% wzrosła wydajność procesora graficznego. Jeżeli mówimy o procesorze, musi być wspierany także przez ROM i RAM. Tutaj na pokładzie tak naprawdę będą dwie wersje pamięciowe, ale mówimy o tym wyższym modelu teraz. Mamy wersję albo 128, albo 256 GB pamięci. Ten wyższy model oferuje aż możliwość zapisania 53 tysięcy zdjęć. Generalnie to jest tak, że jeżeli przez 4 lata codziennie byśmy robili 40 zdjęć o 4 MB, to generalnie ten dysk pozwala właśnie na to, żeby przez 4 lata nie martwić się pamięcią. Do tego na pokładzie tej wyższej wersji mamy 8 GB RAM-u z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 8 GB, czyli 16 GB dynamicznego RAM. W przypadku wersji 128 GB jest to 6 GB pamięci. Jeżeli mówimy też o wydajności, to też chodzi o sprzedaży, czyli użyteczność dla użytkownika. Na pokładzie mamy dwa głośniki stereo, co jest też pewną innowacją w serii C. Norma szczelności IP54, o której za moment. Także NFC, który jest bardzo ważny dla polskiego konsumenta. I o baterii, to jest za moment. Natomiast to, co moim zdaniem da się odczuć podczas chociażby recenzji czy użytkowania tego telefonu, to, że ten dźwięk jest na pewno w porównaniu do poprzedniej generacji poziom wyżej. Jeżeli mówimy o NFC, no bo NFC już nie jest oczywiście aż tak bardzo wyjątkowym, ale to, co chciałbym podkreślić, to tam cecha 360 stopni. Generalnie te anteny, ta technologia jest tak skonstruowana w tym Rybnice 67, by nie trzeba tylko tą główną częścią przykładać. Generalnie ten obszar absorpcji, czyli działania NFC jest bardzo szeroki. To masz w szczególności IP54, czyli ochronę przed pyłem i zaklapaniem. To oczywiście jest też związane z brakiem tej plastikowej rabki pod ekranem. Jeżeli chodzi o baterię, 5000 mAh, 33 ładowanie super bo 26 minut od 0 do 50%. Także pod względem i wydajności, i aparatu wierzymy, że jest to produkt mistrzowski i chciałbym tylko na koniec właśnie
tej części produktowej, być może zebrać w jednym miejscu te najważniejsze aspekty. I to, co chciałbym, żebyście zapamiętali jakby z tych nie aż tak długiej prezentacji, to to, że mamy następcę C55. Nasze plany także dla serii C to jest utrzymywanie tego kursu mistrzowskiego. Wierzymy, że czy recenzując ten telefon, czy oferując go konsumentom, jeżeli mówimy o partnerach, gdy dostrzeżecie to i zgodzicie się z nami, że są aspekty, jak właśnie aparat, wydajność, czy chociażby wzrostnictwo, które pozwalają nam mówić o tym produkcie jako o nowym mistrzu. A teraz oddam głos Agnieszce, która powie, jak zawsze, o kluczowym elemencie, czyli ocenie i dostępności. Mam nadzieję, zamienimy się, żeby było słychać. Tak, jeśli chodzi o produkt C67, wchodzi do sprzedaży dzisiaj. Wchodzi do sprzedaży w cenie w dwóch wariantach pamięciowych. Cena regularna tego produktu dla pamięci 628 to jest 899 zł. Dla wariantu 8256 cena 999. Niemniej jednak od dnia dzisiejszego przez najbliższe 2 tygodnie produkt będzie w cenie promocyjnej, również dostępny we wszystkich sklepach sprzedaży i ta cena będzie dla produktu z 628 799 zł. A dla pamięci 8256 899 zł. Uważam, że to są bardzo dobre ceny, spozycjonowane dużo lepiej niż nasza konkurencja. Z tego względu cieszymy się i mamy nadzieję, że ten mistrz będzie się dobrze sprzedawał. Ja ze swojej strony chciałam jeszcze powiedzieć, że produkt w tej chwili jest praktycznie w każdej sieci sprzedaży rynku otwartego i już niedługo u operatorów.